Dzień dobry moi drodzy, tym razem postaram się rozegrać wyzwania z Mahakamskiego Festiwalu Trunków. Bo jest tutaj 6 nowych wyzwań, więc... Każdy słyszał o Mahakamie, ale mało kto widział słynną krainę krasnoludów na własne oczy. Starosta Bruwer Hog był podejrzliwy wobec podróżnych i niechętnie otwierał przed nimi bramy. Chyba że przybyli na święto trunków. Raz na ćwierć wieku Mahakam otwierał swoje podwoje dla każdego, kto chciał wziąć udział w tej uroczystości, czy raczej po pijawie. Mimo że alkohol lał się strumieniami, biesiada przebiegała zwykle spokojnie. Aż pewnego razu goście ze Skellige poczęli przechwalać się, że mają mocniejsze głowy niż krasnoludy. Takiej zniewagi Bruwer Hog nie mógł puścić płazem. Rozpocznijmy zatem walkę. No to nie puszczajmy zniewagi płazem. Co my tu mamy? Straf Mahakamsko. Otwarty bar. Zamieszczarka. Może niekoniecznie. Mahakamski dwójnia. Może tym sobie po tym zagramy. Aha, mają inne. Wyciągajcie precle i golonkę! Czas zacząć święto trunków! Nie siadujmy tak, by usłyszeli nas przodkowie! O, wesoły biesiadnik! Dobra. Dam zasrańcom Bobu! Dam ja zas... Polewajcie! Zaraz wam pokażę, co potrafi Skelligijczy. Ha! Patrzcie go! Dziad myśli, że ma głowę mocniejszą od nas! Wszystkie pozostałe sojusznicze krasnoludy o dwa. Dawać śledzie, Bruwer jedzie! Tylko się nie zesraj! I on ulepsza. A, krasnoludy na stole! Polewaj, polewaj! Dobra. Się strumieniami. Ciągaj tego tutaj. Myślę, że nawet mogę to spasować. Mam 30 punktów na stole. Przeciwnik spasował, to powiedzmy, że ja też spasuję. Witam
wymienimy jeden zatruty miód. O, mahakamski dwójniak. Trzy mahakamskie dwójniaki. Niech Modron Freja ma nas w opiece. Dobra. Mahakamski dwójniak. Biesiadnik. Przemieniłeś to w zatruty miód. O ty niedobry ty. Czyli będzie mnie tutaj kontrować. Gdzie tam? Poszedłem po smalczyk własnej roboty. Mahakamski dwójniak. No młody, dzisiaj pijesz z wojownikami. A, to ten działa inaczej, dobra. Wzmocnij to. Modron Freja jest cierpliwa, ale z niewag nie wybacza. Chłopy! Wytoczyć mu zgodrze! Który ma jeszcze gorzałki. Ciągnij mahakamski dwójniak. Co ze mną się napisz? Ulepmy. Te jednostki tutaj. Pochyl głowę przed moim... Raczej tego nie ugram, kurde. Przeciwnik ma jeszcze dwie karty, czyli poddajmy się. Pierwsza przegrana, ale to na razie obczają sobie zasady. W pierwszym teoretycznie najłatwiejszym meczu. Każdy słyszał o Mahakamie. Dobra, rozpoczęliśmy misję. Jeszcze raz. Czybym się na tych misjach musiał natrudzić przez wygraniem próby trunków. O, Zoltan. Fajnie. Wyciągajcie precle i golonkę! Czas zacząć się do trunku! Biesiadujmy tak, by usłyszeli nas przodkowie. Myślę, że będę w stanie pokonać tego kolesia. Przede wszystkim... Ty! Polewajcie! Zaraz wam pokażę, co potrafi Skeligijczyk. Ha! Patrzcie go! Dziad myśli, że ma głowę mocniejszą od nas! Myślę, że wygrana w pierwszej rundzie to dobry pomysł. Chcesz pokochać mojego topora?
kontra. Bum, dobra, to mu zatruty, to mu ten mahakamski dwójniak zaraz poleci. Mahakamski dwójniak. Polewaj, niech miód leje się strumieniami. Dobra, teraz ten ty, ten tu. Pochyl głowę przed Modron Freją. Ten tu. Polewaj, polewaj! Teraz musi wejść za dużo, za chwilę Brower. Chłopy! Wytoczyć mu zgotrzeb! Nieźle! To jak to wygramy, to przeciwnik będzie musiał dużo kart wyłowić, żeby mnie nie przebić. Albo nawet nie muszę Browera jeszcze wykładać. Musimy się trzymać razem. What? A nie, jednak nie muszę, dobra. Już się bałem. Dobra, dwójniaczek myślę, że będzie przydatny w następnej rundzie. No młody, dzisiaj pijesz z wojownikami. Sam on musi wyłowić masę kart, żeby to przebić. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. No, dawaj jeszcze jedną kartę. Czyli mamy przewagę kart na ostatnią rundę i mamy stosunkowo mocną kartę dowódcy. Może na krótką chwilę. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Spoko. Dup. Dobra, zatruty miód widzę, że stworzyłeś. Babor! Chyba nie ociągasz się z miciem, Gdzie tam? Poszedłem po smalczyk własnej roboty. Gabor, mahakamski dwójniak tu w środek. Czyli będziesz mnie wkuwał... zatrutym miodem. Ty. Ty i ty. Na szczęście ja jestem w stanie dość sporym stosunku zanegować. Mój ten. Do 5 sąsiadujących jednostek o 4. Otwarty bar. Bum. I co, mam ci go na pogrzebat przekuć? Bum. Wyskakuj z koron, a chyżo. Wszystko gra? Bum. I jeszcze Brower na koniec.
jak ostatnia karta. Bulwer jedzie! Tylko się nie zesraj! Bum! No to wygraliśmy pierwsze wyzwanie. To mam jako nagrodę 25 sztuk złota. I nieco doświadczenia. Nice. Spróbujmy starcie trubadurów. Ale tutaj będę się musiał męczyć. A to są te same misje, tylko chyba i na o wiele wyższym poziomie trudności. Ledwie co rozstrzygnięto spór między krasnoludami a skeligijczykami, kiedy doszło do kolejnego konfliktu. Drake Bondu chełpił się, że jest jedynym na świecie muzykiem, który był w stanie zagrać bez omyłki sławetnie trudny refren panien z Vicovaro po wypiciu całej butelki mahakamskiego spirytusu. Słysząc te przechwałki, Jaskier chwycił najbliższą flaszkę, osuszył ją jednym haustem, po czym przebiegł palcami po strunach lutni. Dobra. Teraz będę musiał zobaczyć, o co tutaj biega. O co tutaj biega w tej misji. Dobrzy panowie i krasnoludy. Usłyszycie zaraz balladę mego skromnego... Przestań chrzanić, Jaskier, bo nam tu posną. Słuchajcie ballady o bogach i bohaterach. Za wilczym śladem pod ołówem zabieć. Spróbujmy tak. To nawet nie jest twoja ballada. I spróbujmy też tak. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Ej! Jak to on zrobił? Dobra, nieważne. Myślę, że się poddamy. To skandal. Ledwie co rozstrzygnięto. Ja marnuję karty, a on tutaj mi... A, czyli znowu jestem na gorszej pozycji. Dobrzy panowie i krasnoludy, usłyszycie zaraz ballad... Przestań chrzanić, Jaskier, bo nam tu posną. Co, pas? Słuchajcie ballady o bogach i bohaterach. Jak tam, Mahakamie? Dobrze się bawicie? A, czyli kiedy są złote... Za wilczym śladem podążę w zamieć. To nawet nie jest twoja ballada. I jeszcze jeden, i jeszcze raz.
Dobra, myślę, że mogę spasować. Słyszysz, Drake? Chcą więcej! Remis? Serio? To o co tutaj biega w tym pieprzonym wyzwaniu? Ledwie co rozstrzygnięto z... What the fuck? Dobrzy panowie i krasnoludy, usłyszycie zaraz balladę mego skromnego... Przestań chrzanić jaskier, bo nam tu posną. A, czyli po prostu mam zgromadzić tutaj cztery fanki poezji. Słuchajcie ballady o bogach i bohaterach. Pani sojuszniczą fankę poezji od twojego rzędu walki zasięgowej, spoko. Jak tam, Mahakamie? Dobrze się bawicie? Bum. Mistrzu Jaskrze, podpiszesz mi się na udzie? A na pipce mi się podpiszesz? Teraz. Pryszczata. Miałeś na mnie poczekać. Trzy razy ci powtarzałam. Śpris później. Mamy turniej do wygrania. Za wilczym śladem podążę w zamieć. To nawet nie jest pryszczata mi to zrobi. Dobra, pryszczata wchodzi. Pokażmy im, jak się tworzy sztuka. To ino być ugradę. Młotka? Jak ty się tu... A zresztą nieważne. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Ale jak to? Pryszczata nie działa? Serio? Jesteś pewien? Ja bym to zrobiła inaczej. A, jeżeli mój będzie walki wręcz, dobra. Nieważne. Ledwie co rozstrzygnięto spór między krasami. Czyli mówię, nie mogę mieć czegokolwiek wszędzie do walki wręcz. Dobrzy panowie i krasnoludy! Wiem, to już mówiłeś! Teraz balladę mego skromnego... Przestań chrzanić jaskier, bo nam tu posną! Potężniejsze od miecza. Słuchajcie ballady o bogach i bohaterach. Jak tam, Mahakamie? Dobrze się bawicie? Bum. Musimy wyczyścić. Mistrzu Jaskrze, podpiszesz mi się na udzie? Bum. Teraz, pryszczata. Miałeś na mnie poczekać. Trzy razy ci powtarzałam. Śpris później! Mamy turniej do wygrania! Ty ściąga w mu...
Pryszczata nie zadziała. Jaw? Ma sens, patrzcie. Za wilczym śladem podążę w zamieć. To nawet nie jest twoja ballada. Teraz tego, to ściągniemy. I jeszcze raz. Ten się odpali, mi te dwa zabierze. Dobra, i teraz jeszcze raz wejdzie pryszczata. Ty się tu... A zresztą nieważne. I wygram. Dobra. No to zagrajmy w gwinta. Nie oszukujmy się, Drake. Inny rezultat nie był możliwy. Dobra, zejdź ze sceny, bo uszy bolą od tego rzępolenia. Okej, okay, chyba się udało. Najpierw musiałem nieco pokminić. Awatar i złoto, a tutaj? Ramka i pył meteorytowy oraz tytuł znamienity Moczymorda. O kurczę, to będzie trzeba wszystko tutaj poukańczać. A tymczasem, moi drodzy, do zobaczenia, cześć, trzymajcie.